Witam serdecznie, kochane baranki. No to mamy tygodnióweczkę kolejną. Patrzcie, jak ten czas leci, co? To zrobimy sobie tarot od 26 września do 2 października już. Kochani, pamiętajcie, że czytania to są ogólne dla wszystkich baranków i nie z każdym muszą rezonować, tak? Weźcie sobie pod uwagę, że to nie jest indywidualna wróżba pod poszczególną wibrację, pod poszczególny okres urodzenia, kochani. Być może musicie sobie sprawdzić swój ascendent i przesłuchać drugi znak zodiaku, tak, serduszka. Bardzo bym was też prosiła po filmie Pozostawieniu śladu w zamian za wymianę energii. Nie wiem, łapkę w górę, serduszko w komentarzu. Bardzo, bardzo proszę, serdecznie witam moich nowych widzów. Widzę, że was tutaj przybywa. Cieszę się, że kanał się podoba. Zachęcam do subskrypcji kanału. Będziecie natychmiast otrzymywać informacje o nowym filmie. Tam jest taki szary dzwoneczek i należy go, kochani, wcisnąć. To co? Tyle ogłoszeń parafialnych. No to tygodnióweczka. Wy, jak was widzę, wasze wyzwanie. No bardzo trudno będzie w tym tygodniu. 10 buław. Będziecie miały, kochani, i mieli. Odmieńcie sobie, jak wam wygodnie, tak? Mnie po prostu tak łatwiej, dlatego nie zwracajcie uwagę. Kochani, dziesiątka buław to takie zmagania w tym tygodniu. Będziecie zmęczeni. Dużo będzie się działo w tym tygodniu, będziecie dużo miały zadań, będziecie się czuły wycieńczone. Być może organizm będzie już zmęczony, być może wy już nie będziecie dawać rady z pewnymi typu sytuacjami, które się w tym tygodniu napiętrzą, tak? Być może zbyt wiele weźmiecie sobie, tak jak ta pani tutaj wzięła zbyt wiele tych pałek, być może wy weźmiecie sobie zbyt dużo obowiązków na ten tydzień dla siebie, stąd nie będziecie mieli już siły. Być może pogubicie się, co istotne, co nieistotne, i możecie też pomyśleć, że wszystko jest na waszych barkach, że nikt wam nie pomaga, rodzina, syn, dziecko, córka, że wszyscy jakby gdzieś byli obok, a przecież nie jesteście w tym sami, tak? No właśnie, może warto by się rozejrzeć i taka rada ode mnie, żeby w tym tygodniu, jeżeli już o tym wiecie, żeby nie brać 10 zleceń, żeby nie brać wszystkiego na jeden dzień, bo kochani, pamiętajcie, jeśli jesteście już w określonym wieku, to jesteście przeciążeni obowiązkami. Dbajcie o swoje zdrowie, tak? Ja wiem, że wy jesteście baranki honorowi, ambitni. Ale zwróćcie uwagę na siebie. Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, kochani. Ja wiem, że was łatwo wykorzystać, bo jesteście bardzo łatwowierni, ale patrzcie, za dużo tego będzie, za dużo i kochani, przemęczenie, przemęczenie, jeszcze raz przemęczenie. Kochani, nie chcę tutaj mówić o pracy, bo zaraz będziemy dopytywać o pracę, o relacje, ale naprawdę uważajcie. Uważajcie w tym tygodniu na barki, na ciśnienie, uważajcie na kręgosłup, uważajcie na wszystkie te sprawy, które musicie na przykład z przymusu zrobić, tak? Bo szef zadał, bo musi być. Kochani, być może będziecie zmęczeni relacjami z niektórymi ludźmi. Być może już stwierdzicie, że wam nie po drodze. To wy najlepiej wiecie, ile problemów się nagromadziło i że coś z tym trzeba zrobić, tak? Kochani, spojrzymy na pracę i będziemy wiedzieć, co dalej. Karta, chodź tu. Kochani, co w pracy? Nie chcą się tasować karty, nie wiem czemu. Przemęczenie, trójka kielichów. Weźmiecie sobie przynajmniej w pracy na luzie. Patrzcie. Być może będzie to okres, nie wiem, wypłaty i będziecie sobie świętować. Być może dostaniecie jakieś pieniążki i sobie pozwolicie na to, żeby spędzić miło czas po pracy, tak? Ale kochani, powiem wam tak, że jeśli mam
trójkę kielichów na pozycji kochani praca, no to widzę, że w tym tygodniu będziecie zadowoleni. Przede wszystkim będziecie mieli czas na swoje sprawy, na sprawy zawodowe. Jeżeli będziecie chciały wziąć urlop, jak najbardziej w tym tygodniu Was widzę, że bierzecie urlop, czy to telefon, wszystkie udane transakcje, jeżeli będziecie, Jezu, przepraszam, dokonywać, tak? Jeżeli staracie się o dofinansowania, te dofinansowania otrzymacie, czy tam jakieś dotacje, jeżeli chcecie współpracę z kimś podpisać, jak najbardziej potem widzę świętowanie. Niektórzy z Was mogą mieć takie imprezy firmowe, słuchajcie, nawet, tak, awanse, wszystko co związane z nagrodą pieniężną, kochani, bardzo fajne. Zaraz sobie dopytamy, nie tą talią, a tą. Osoby, które szukają pracy. No, osoby, które szukają pracy, jedna praca Was bardzo będzie kusiła, bardzo będzie fajna, zadowalająca. Sprawdzajcie, jeżeli będziecie podpisywać umowy szybko, to sprawdzajcie sobie dokumenty, czy czasem tam w tych dokumentach jest wszystko, kochani, to, co być powinno, czy nie ma, bo może się ta praca okazywać fajna, szef Wam powie, zarobicie tyle i tyle, stanowisko takie i takie, a potem się okaże, że za szybko się cieszyliście, że jest coś innego. Także dla osób szukających pracy ostrożnie, natomiast kochani, dopytałam sobie Waszą pracę i ja widzę, że Wy tutaj albo będziecie coś świętować w pracy, tylko przestrzegałabym Wam, bym Was, kochani, przed jednym. Jeżeli w pracy musicie, będzie tam alkohol, będzie tam jakaś impreza, coś, ostrożnie przed flirtowaniem z szefem, ostrożnie przed alkoholem w pracy, bo on to o tym będzie wiedział. On, ten szef, szefowa, czy tam kogo macie, możecie potem zostać zapamiętani i mogłyby być różne takie dziwne sytuacje. Dlatego tutaj przestrzegam, to jest tylko jako rada. Ogólnie w pracy uważam, baranki, że w tym tygodniu chyba nie będziecie się przemęczać. Wręcz będziecie nawet przychodzić godzinę później, czy coś takiego. Bardzo fajnie. To szukamy, co w miłości, co? Szukamy, szukamy, co w miłości u baranków. No ładny macie na razie tydzień. Oj. A w miłości będzie jakiś miły, przystojny pan. No to się okaże, nie? Czy przystojny. W każdym bądź razie może się ktoś pojawić. Byk pan na koziorożec, tak? Myślę, że dla części z Was, jeżeli macie partnera, nie widzę żadnych, kochani, takich sytuacji, co by Was stresowały. Nie widzę sytuacji, żebyście mogli na przykład narzekać, bo uważam, że Wasz partner jest bardzo zaradną osobą. Kieruje się w życiu rozsądkiem i na pewno, jeśli chodzi o relacje, to ja widzę, że bardzo ładnie będzie. Wszystko się będzie układać tak jak do tej pory. Osoby, które są krótko w związkach, to Wy jakbyście mieli ochotę porozmawiać w tym tygodniu, bo partner będzie gotowy do pracy i przejściem na kolejny level, kochani. Ja tutaj widzę, że będzie stał jeden za drugim murem w tym tygodniu, tak? Dopowiemy sobie, jeżeli chodzi o osoby tak zwane single, osoby, które poszukują, tak? Zaraz Wam dopytam. Słuchajcie, jeśli chodzi o singlaczki, jest szansa na spotkanie jakiegoś raka. Ale uważam, że może ciężko się, może
poznacie taką osobę, może będzie taka szansa, ale będzie trudno się na początku dogadać. Dla części z Was będzie to osoba poznana przez internet tylko i wyłącznie. Dla części z Was może to być w czasie podróży, czyli gdzieś będziecie się przemieszczać, gdzieś będziecie jechać, ale tak jak mówię, te początki, tutaj też mam tą samą kartę, patrzcie to i to. Widzicie? Bardzo wielkie trudności na początku w sensie porozumiewania się. Nie wiem, może będziecie mieli stłuczkę i wpadniecie na tą osobę, może po prostu opieprzy was w sklepie o coś i w ten sposób się poznacie, ale na pewno ta osoba będzie chciała z wami kontynuować, to znaczy może was śledzić, nie wiem, na Facebooku, może chcieć tam pisać, jeżeli się wymienicie numerami telefonów, a dla tych, którzy po prostu stwierdzą, że ta sytuacja dla was jest niekomfortowa, to nie będzie to nic szczególnego, ale nie żałujcie, nie żałujcie, kochani. Kochani, rycerz monet dla mnie oznaczałby też szansę na spotkanie takiego człowieka, ale tak jak mówię, być może to nie jest odpowiedni czas dla was, być może wy będziecie gdzieś zabiegani wśród tych swoich obowiązków, że po prostu możecie być nawet dla nich niezbyt sympatyczni, może się tak zacząć od pyskówki, kochani, wiecie, no. Co tam u was, u przyjaciół, u znajomych, u rodziny, jak tam się to wszystko ma? No i chociaż tutaj dobrze, kochani, trójka denarów. Patrzcie, jaka ładna karta. Piękna, nie? Kochani, w rodzinach, wśród znajomych pięknie, spokojnie. Myślę, że baranki, mogę to powiedzieć, że przywiązujecie uwagę do detali, czyli wy dbacie o swoich przyjaciół. Myślę, że wy jesteście ostrożni, jeśli chodzi o to, kogo nazwać swoim mianem przyjaciela. Ja tutaj widzę, kochani, że tutaj nie będzie tak, że nawet jak pojedziecie do rodziny, że tam będą miłe słówka, coś takiego, wy po prostu konkretnie będziecie rozmawiać. Być może, że rodzinie, przyjaciołom w tym tygodniu w czymś pomożecie. Jeżeli, nie wiem, chcą oni na przykład, koleżanka weźmie do domu pracę, tak, bo jest nauczycielką, to wy chętnie po prostu pomożecie. Jeżeli ktoś będzie sobie malował ścianę, bo pies pobrudził, pochlapał, wy chętnie pomożecie. Kochani, ta karta by mi też mówiła o jakimś szkoleniu. Być może trzeba będzie dzieciaczki zapisać, słuchajcie, na jakieś kursy, na szkolenia, trzeba będzie dowozić i trzeba będzie iść w te miejsca, gdzie jest dużo, kochani, ludzi, gdzie jest dużo ludzi, tak? Kochani, zdane egzaminy, tak? Podróże. I ja myślę, że w tym tygodniu przy tej trójce denarów wy na pewno będziecie się spotykać z rodziną, z przyjaciółmi i na pewno im nie odmówicie na 100%. Kochani, na co uważać może w tym tygodniu lub co miłego się może wydarzyć? Ja tak zawsze robiłam nadzieje, obawy, ale ja dzisiaj jak się obudziłam, to wiedziałam, że muszę zapytać, na co uważać w tym tygodniu. Osiem buław. Słuchajcie, będzie dużo wiadomości, dużo się będzie działo, tak jak wam powiedziałam. I uważajcie na to, kochani, co komu mówicie. Uważajcie na to. Być może chodzi o pracę, być może chodzi o osoby, które spotykacie, że możecie potem żałować, kochani, słów, które wypowiedzieliście za szybko. Uważajcie też, kochani, co mówią do was inni, jakie dostajecie wiadomości. Być może przeoczycie jakiegoś maila, zapomnicie i potem tam okaże się, że była ważna informacja od szefa, od rodziny czy od kogoś. Także kochani, uważajcie bym powiedziała, na te informacje, które przychodzą. Uważajcie też na spotkania, ponieważ tutaj mamy tą kartę przy pracy. Kochani, uważajcie, co komu mówicie. Uważajcie, kto wam co mówi i nie bierzcie tego tak
do siebie, tak? Ja wiem, że wy jesteście szybcy, bo to jest wasza energia buławowa, tak? Że to wy chcecie mieć te nieograniczone możliwości rządzenia, tak? W tym tygodniu radziłabym wam, bo to jest ogólnie karta zaufania, ale na co uważać? Czy warto komuś od razu zaufać w tym tygodniu? Zwróćcie na to uwagę. Czy w pracy macie zaufanych? Zwróćcie, kochani, na to uwagę. Ja widzę, że moglibyście mieć wyrzuty sumienia i odczuć coś takiego, co by mogłoby mi powiedzieć, że dostaliście dużo informacji, a któraś była przefałszowana. Bardzo intensywne kontakty w pracy, bardzo intensywne kontakty międzyludzkie. Także tak jak tutaj Wam z miłością powiedziałam, uważajcie, bo niechcący można kogoś urazić, tak? Jeżeli co miłego, no to na pewno będą to komunikacje w tym tygodniu ulepszone, czy z rodziną, może się poprawić rozmowa w rodzinie, z przyjaciółmi, jeżeli do tej pory szło jak po grudzie. Słuchajcie, przy tych kartach bardzo często diabeł, trójka kielichów, osiem buław dla mnie mówi o romansie w pracy. Albo w ogóle o romansie z kimś tutaj też bym mogła powiedzieć. Tylko, że nie liczcie, kochani, że to coś zostanie. Bo to nie jest coś na stałe, to jest intensywny kontakt na potrzebę chwili. Tak? Kochani, ja Wam powiem tak, ponieważ w pracy mi się tutaj tak strasznie szybko właśnie pokazuje, jeżeli zakładacie firmę, może to Wam pójść bardzo szybko, tak? Możecie w tym tygodniu bardzo dużo klientów znaleźć, możecie w tym tygodniu bardzo szybko rozwijać to, co tam macie, kochani. Możecie zatrudnić dużo osób w tym tygodniu, jeśli potrzebujecie. Osoby, które szukają pracy, jak będą siedzieć i nic nie robić, nie znajdą. A jeżeli w tym tygodniu będą wysyłać 10, 20, 30, 50 CV, będziecie świętować. I napiszecie do mnie: Sylwia, pijemy szampana. Ale aniołki, jeśli bym miała na coś uważać jeszcze w tym tygodniu, to kochani, na ciśnienie będzie skakać. Góra dół. Ciśnienie krwi, może osoby, które są w wieku menopauzy, to wiecie, możecie mocniej odczuwać w tym tygodniu skoki właśnie ciśnień, tak? Uderzenia tego gorąca, kochani. Także przed tym przestrzegam. Kochani, sprawdzę jeszcze, co by mogło odejść w tym tygodniu do przeszłości i lecą mi karty. Wypadły mi te dwie pierwsze. Diabeł z siedmioma mieczami. Cholera, co tu się dzieje? Słuchajcie, albo jakiś koziorożec, który was okłamywał, pozbędziecie się go, w sensie koniec kontaktu i mamy cię dość, tak? Albo słuchajcie, osoba, która obiecywała wam złote góry, a tak nie było. Myślę, że zorientowaliście się i to myślę, że to będzie na początku tygodnia, ten 26, 7, że zorientujecie się, że ktoś was kusi do czegoś, co wy wcale nie chcecie. Że jeżeli jedziecie naprawiać samochód, że ta cena jest o wiele, wiele wyższa niż gdzie indziej. Także kochani, wy się w porę zorientujecie, popytacie i nie popełnicie gafy, tak? Jeżeli u was w szkole, u dzieci będzie nauczyciel, co będzie tam dziecko wasze poniżał, czy wiecie, nie wiem, czy wam opowiadałam tą sytuację, ja miałam w zeszłym tygodniu taką sytuację, wy będziecie natychmiast reagować, żeby dziecku się nie stała krzywda. Czyli odrzucicie tego oszusta, tą osobę, co kłamała, natychmiast wszystko wyjdzie na jaw, tak? No, kochane baranki i karta rady, druga część filmu. Kochani, no takie rzeczy też się zdarzają, także kochani, jeszcze tylko rada.
Bardzo ładnie, 7 kielichów. Kochani, w tym tygodniu bierzcie wszystko, co najlepsze. Korzystajcie z szans, które los wam przynosi, kochani. Bardzo dużo będziecie widziały w tym tygodniu możliwości, tak? Bardzo dużo możliwości do wszystkiego praktycznie. Kochani, każdy ma z nas inną sytuację, każdy z nas ma inny wybór. Czy to pracy, która będzie kusząca, czy to osoba, która będzie kusząca. Myślę, że pojawiać się koło Was będą osoby bardzo, bardzo różne, bardzo dużo szans. W ogóle przy tej karcie, kochani, bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo się będzie działo i może być możliwość wyboru, tak jak mówię, czy iść do rodziny, czy iść do przyjaciół. Kochani, spójrzcie realnie na świat, spójrzcie realnie na tą osobę, którą poznajecie, na te wymagania, które stawiacie, bo przy siódemce kielichów będę uważała, że kochani, troszeczkę będziecie idealizować tą osobę, a wcale tak nie musi być. Kochani, w tym tygodniu to ja Was widzę, żeby Wy chyba bardziej będziecie chcieli w domku posiedzieć we własnym łóżku, na własnej kanapie przed telewizorem, niż przebywać z otoczeniem, tak? Kochani, co jeszcze by karty mogły przekazać? Kochani, spotkania, spotkania, jeszcze raz spotkania. Może być może wasze dzieci będą miały jakieś urodzinki, jakieś spotkania, będziecie gdzieś się zawozić, tam będziecie rozmawiać z ludźmi. Być może ktoś przyjedzie do waszego dziecka, jeśli macie dziecko, jeśli nie. Czekają was po problemach z partnerem, fajne spotkania, fajne rozmowy. Kochani, znowu podobna karta. Podwyżka, awans, fajne pieniądze, kochani. Z kimś, kto wam nie oddał pieniędzy, możecie się kłócić, bo ta osoba ma pieniądze, a moim zdaniem nie chce wam oddać. Także tutaj bym przypilnowała tego kogoś, bo on w tej chwili czy ona są przy pieniążkach, ale rada by była też może, żeby nie pożyczać, kochani. Ja bym nie pożyczała. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. No i mamy pieniądze, więc awans, pieniądze. Słuchajcie, jeżeli pracujecie, dostajecie awans, dostajecie premię, dostajecie nagrodę, dostajecie alimenty, trzynastki, czternastki, wypłaty. Jeżeli chcecie, zagrajcie w jakąś grę, kochani. No, a nawet myślę, że otrzymacie, jakbyście chcieli jakąś pożyczkę czy coś, to też jest duża, duża szansa, kochani. Niektórzy muszą iść na badania. Tak jak powiedziałam o tych skokach ciśnień, kochani, może czas najwyższy zrobić jakieś badania okresowe, a niektórzy, kochani, tak jak powiedziałam, będą chcieli siedzieć w domu, nie będą się chcieli ruszać w tym tygodniu bardziej. Skupicie się na tym, co macie w domu, co macie przy sobie, niż na takim spacerowaniu. Kochani, w tym tygodniu przekaz będzie pozytywnych myśli, bo nie mam tutaj aniołków przy sobie, więc dostaniecie pozytywne myśli. Uwielbiam te karty, znacie je. Zaoferuj swoją miłość. Patrzcie, jaka piękna karta. Baranki, brawo, brawo, przeczytam wam. Czy w twoim życiu jest ktoś lub kto mógłby skorzystać z życzliwości? Gest nie musi być duży. Wyślij e-mail. Odbierz telefon. Wpadnij w odwiedzinach lub wyślij bukiet kwiatów. Niech ta osoba wie, że o niej myślisz. Kiedy hojnie ofiarujemy naszą miłość, ta troskliwa energia wraca do nas dziesięciokrotnie, jednocześnie podnosząc nas na duchu w tym procesie. Wyciągnij dłoń i zaoferuj swoją miłość już dziś. Kochani, piękna karta. Bardzo się cieszę. To co, aniołki? Baranki, myślimy, 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 co byśmy chciały w tym tygodniu. I wybieramy jedną z dwóch kart. Jeżeli potrzebujecie więcej, kochani, czasu, to sobie zatrzymajcie filmik. Tak? Ja już będę odczytywać, kto wybrał kartę pierwszą. Decyzja należy do Was, baranki. To Wy podejmujecie decyzję, nikt inny. Osoby, które wybrały drugą kartę na odpowiedź,
w przeciągu kilku miesięcy. Zobaczycie, że musiał być taki okres czasu, że sytuacja teraz jest niedogodna, niepasująca, także baranki, nie gniewajcie się, sytuacja na pewno się polepszy za kilka miesięcy. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. No i usłyszymy się już w październiku, nie? Pamiętajcie o łapce w górę. Pa, pa!